Długowłosy 19-letni blondyn, mierzący ponad 180 cm wzrostu, nadal panicznie bał się psów. Nie miało dla niego większego znaczenia, czy zwierzę to 40-kilogramowy rottweiler, chihuahua nadrabiająca mizerną posturę denerwującym szczekaniem, czy osiedlowy kundelek. Jego fobia miała swój początek w dzieciństwie, kiedy był jeszcze 6-letnim beztroskim dzieckiem. Jadąc na małym rowerze z kulkami na szprychach, który dostał od swojego ojca w prezencie na urodziny, wyjechał na ulicę. Dom Marcina znajdował się na spokojnym osiedlu, gdzie w pobliżu domu samochodem przejeżdżali praktycznie tylko i wyłącznie sąsiedzi, dlatego mieszkańcy pozwalali swoim dzieciom bawić się na ulicy w klasy czy po prostu rysować kredą po asfalcie. Po przejechaniu kilku metrów z bramy sąsiadów wybiegł on, Pikuś. Bo tak wabił się pies pani Tereski, sympatycznej staruszki, która mieszkała tu od urodzenia. Ruszył na małego chłopca jadącego rowerem. Pikuś był mieszanką jamnika z chyba Pekińczykiem, ciężko jednak stwierdzić. Fakt był taki, że pies ten nie należał do wyidealizowanych i dokładnie przystrzyżonych psów pokazywanych czasem w telewizji. Wręcz odwrotnie. W dodatku, jego wredny charakter nieraz dawał się we znaki sąsiadom i rodzinie odwiedzającej właścicielkę. Mówiąc krótko, gdyby całkiem przypadkiem Pikuś wpadł do przerębla kanalizacyjnego, nikt by za nim nie płakał. Pani Tereska zazwyczaj miała zamkniętą bramę. Była miła, ale wszyscy wiedzieli, że na punkcie swojego psa ma wręcz niezdrową obsesję, dlatego dziwnym było, iż zostawiła Pikusia bez opieki i pozwoliła samopas wybiec na ulicę. Zwierzę rzuciło się na Marcina i ugryzło w kostkę, zanim ten zdążył zareagować w jakikolwiek sposób. Przewrócił się, zdzierając kolano, a pies sąsiadki skakał i szczekał dookoła niego jak poparzony. Marcina uratował z opresji jego ojciec i zaczął uspokajać syna, odpędzając zawczasu psa. Po pewnym czasie, w akompaniamencie szczekania i szlochu, na ulicy pojawiła się pani Tereska, która już z Pikusiem pod pachą zaczęła przepraszać tatę Marcina za zachowanie swojego pupila. No przecież on nigdy by tego nie zrobił. On nigdy się tak nie zachowywał. Coś musiało go wystraszyć. Panie Staszku, bardzo przepraszam. Niedobry Pikuś, nie wolno skakać na dzieci. Od tego momentu, gdy na drodze Marcina pojawiał się pies, gotów był nawet nadrobić 5 kilometrów, idąc do swojego celu naokoło, byle tylko znaleźć się jak najdalej od zagrożenia. W tym momencie, będąc już młodym mężczyzną, biegł boso przez ciemny, budzący grozę gęsty las. Biegł najszybciej jak potrafił, potykając się o wystające gdzieniegdzie spod iglastej ściółki korzenie. Widział coś tylko dzięki przebijającym się przez konary drzew promieniom jasno świecącego księżyca. Raz za jego plecami, a raz nagle gdzieś z boku dochodziło jego uszu to głośniejsze, to cichsze szczekanie, wycie i wściekłe warczenie. Nie myślał o tym wtedy, lecz gdyby nie był aktualnie w takiej sytuacji, obiecałby sobie, że zacznie uprawiać bieganie długodystansowe. Wiedział, że co najmniej 3 palce u stóp ma już złamane. Adrenalina blokowała jednak ból i dawała nadzwyczajną siłę, dzięki której pędził przed siebie, bo liczyło się jedno. Znaleźć się jak najdalej od deptającego mu po piętach śmiertelnego niebezpieczeństwa. Był przerażony, a nawet to stwierdzenie oddaje tylko 10% tego, co czuł. Po chwili wyleciał z impetem na zimny asfalt. Z trudem, panicznie łapiąc oddech, rozejrzał się nerwowo i po sekundzie wiedział już, gdzie jest. Dom. Popędził wzdłuż ulicy, wbiegając po znajomych schodach, na których bawił się za dzieciaka swoimi ulubionymi resorakami. Otworzył gwałtownie drzwi, szarpiąc mocno za klamkę i wpadł do domu. Mamo, mamo! Ryknął, wbiegając do salonu z histerią w głosie.
Ciężko dysząc, rozejrzał się po skąpanym w mroku salonie, starając się przyzwyczaić wzrok do ciemności. Mama siedziała na dębowym, bujanym fotelu obok dogasającego ognia kominka, który był jedynym źródłem bladego światła. Gruba, krótko obcięta kobieta koło 50, ubrana była w białą, sięgającą do kostek koszulę nocną. Mimo nienaturalnie szeroko otwartych i wytrzeszczonych oczu, jej worki pod oczami wyglądały, jakby nie spała wiele dni. Kąciki jej ust drgały niespokojnie, a minę miała, jakby wyczekiwała czegoś z podnieceniem. Siedziała wyprostowana, wlepiając w Marcina wzrok. Mamo? Spytał drżącym głosem, starając się uspokoić oddech. Tak? Kobieta wstała powoli, spojrzała na swojego syna spod łba, a na jej twarzy zagościł przerażający, nienaturalny uśmiech, zdający się sięgać od ucha do ucha. Mamo? Wtedy zza pleców matki wyłonił się ogromny, czarnosierścisty pies z oczami świecącymi krwistą czerwienią i rzucił się na sparaliżowanego strachem chłopaka, przygniatając go do ziemi. W dzikim szale zaczął rozszarpywać ciało Marcina ostrymi zębami, brudząc podłogę krwią i gęstą śliną. Chłopak spojrzał jeszcze na swoją rodzicielkę, która uśmiechała się szaleńczo. Nagle powiedziała: Hej, czas do szkoły. Ej, słyszysz? Zbudź się, cholera jasna, śniadanie już czeka, zaraz się spóźnisz na zajęcia. Marcin obudził się zlany potem, nerwowo podnosząc się do pozycji siedzącej. Oddychał ciężko, dotykając się po karku i rękach. Miałeś zły sen? Świetnie. Ciocia Marylka miała rację. Gracie z Konradem w te pistolety po nocach, zamiast uczyć się do matury, a później horrory wam się śnią. Ja ci to ukrócę chyba, zobaczysz. Mama stała nad Marcinem, patrząc na niego z udawanym zdenerwowaniem. Wyglądała jak mama. Grubsza, sympatycznie wyglądająca kobieta, którą kochał, a ona kochała jego. Myć się, jeść i do szkoły. Już po 7, oznajmiła wychodząc z pokoju. To był sen. Jezu. Może to faktycznie przez granie w Left 4 Dead po nocach? Nie, pieprzenie. Wstał i zaczął się ogarniać, starając się uspokoić i zapomnieć o złym śnie. Zjadł pospiesznie śniadanie i łapiąc za plecak ucałował matkę w policzek. Marcin? Zagadała do syna, który już był jedną nogą za drzwiami. Mruknął Marcin. Kocham cię, pamiętaj o tym. Powiedziała, uśmiechając się ciepło do swojego syna. No ja ciebie. Odwzajemnił uśmiech i wyszedł z domu. Wartkim krokiem ruszył ulicą, nie chcąc spóźnić się na zajęcia. Wzrok miał wbity pod nogi, rozmyślając o dzisiejszej nocy. Nagle usłyszał coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Warczenie. Nerwowo podniósł wzrok. Kilkanaście metrów od niego, na środku ulicy, leżał ogromny pies z krwisto-czerwonymi oczami. Z jego pyska kapała gęsta, biało-czerwona ślina. O kurna. Sparaliżował go strach. Momentalnie znieruchomiał. Pies nie spuszczał z niego wzroku, a warczenie zdawało się być coraz głośniejsze. Marcin, ostatkami silnej woli, powoli odwrócił się w stronę domu, w duchu błagając Boga o pomoc. Jego wzrok zatrzymał się w oknie swojego rodzinnego domu. Za szybą stała mama. Patrzyła na niego spod łba z szeroko, nienaturalnie otwartymi oczami, a jej uśmiech sięgał od ucha do ucha. Autor Marek Łukaszewicz. Czytał Kwadrotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronów oraz wspierających w serwisie YouTube: Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Kamila Słodowskiego, Syrenki Ladacznicy, Toma Lisma, Kłazara, Bartosza Chwalisza, Brutal Dropa, Jana Piwowarczyka, La Croix, Jojo Modo oraz Arkadiusza Waszkiewicza.
Do usłyszenia.